był Szyszko, minister środowiska, kan i tak dalej. Naszym gościem jest pan profesor Ryszard Legutko, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie profesorze, na szczycie nieformalnym w Malcie wiele mówiono na temat pewnego mostu, nawet że Wielka Brytania, ta, która zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej, miała być takim pomostem między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. To nie spotkało się ze zrozumieniem. Jak pan ocenia to, co było tematem, bo też kwestia dalszej migracji czy wspomożenia, w jaki sposób Libii, bo widzimy kolejne zagrożenie jakiegoś szlaku migracyjnego z Libii do Włoch. Postanowiono, że Unia będzie pomagała Libii wzmocnić straż przybrzeżną, będzie szkodzić pograniczników i walczyć z przemytnikami. Ojca dyrektora, wszystkich ojców pracujących w radio, wszystkich pracowników świeckich, siostry zakonne. I teraz chciałam podziękować wszystkim, którzy przybyli do nas na okładkę. Bardzo mi miło. Przyjechali właśnie z Białowieży, z Ujazdu, z Lubochni, z Tomaszowa Mazowieckiego, z wszystkich parafii. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy są tutaj. Dziękuję wszystkim, że przyszli na ten okładek. Jest nas sporo. I dziękuję właśnie wszystkim, kto pomogli przygotować ten okładek. Także jest zespół sami swoi, zwarty zespół muzyczny, dobra nowina. Taka pani Monika z swoją opinią pięknie śpiewa. Także pozdrawiam wszystkich uczestników tutaj, którzy są na naszym okładku. Szczęść Boże, nazywam się Adam Chłodnicki, jestem z koła przyjaciół Radia Maria z pana świętego Marcina z Tomaszem Mazowieckiego, z panią Cyrilką właśnie współpracujemy od lat w zorganizowaniu opłatka wyjazdów na rodzin Radia Maria, a także do Torunia na rocznicę wszelkie, które są inne obchody rodzinne. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim ojcom redemptorystom, naszym ojcom Tadeuszem, że tak, takie wielkie dzieła prowadzą i życzę, żeby Matka Boża opiekowała się nimi i żeby te dzieła się rozrastały. Przy okazji chciałbym pozdrowić moją żonę Sabinę, moją córkę, syna, zięcia, synową, moich czworo wnucząt już, a w szczególności chciałbym pozdrowić mojego księdza dziekana Stanisława Pałkiewicza z Kolegi Świętego Marcina, a także księdza Janusza Kularskiego, który wiele lat wcześniej pomógł nam założyć nasze koło. Także serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie. Ojcu Grzegorzowi również w szczególności życzę wszystkim szczęśliwego powrotu do domu. Ojcu Grzegorzowi również. Szczęść Boże. Szczęść Boże, nazywam się Bożena Nowak. Też należę do koła przy naszej parafii. Jestem zadowolona, że mogę tu uczestniczyć w dzisiejszym opłatku. Chciałabym pozdrowić też ojca Cyrka i piękne dzieła. Gratulować mu pięknych dzieł. Wszystkich redemptorystów. Pozdrawiam także moją rodzinę, syna Krzysztofa z żoną i wnusie Zuzannę. Pozdrawiam syna Pawła, męża. Bóg zapłać. Szczęść Boże, mam na imię Teresa i po raz pierwszy chyba jestem na spotkaniu układkowym koła Rodziny Radia Maria w Tomaszowie, natomiast nie po raz pierwszy na imprezie organizowanej przez to koło. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu, że mogłam poznać ojca Grzegorza. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim ojcom
posługującym w radiu, na czele oczywiście z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Bóg zapłać za wszystko, co robią. Chciałbym jeszcze pozdrowić moją rodzinę i wszystkich znajomych. Czy tak można być otwartym tekstem? Mówi się o dwóch prędkościach i chciałoby się jakiś status quo tej sytuacji. Ale panie profesorze, no jeżeli reforma miała być, na czym ona powinna polegać? Bo takie spotkanie jak na Malcie i kwestia kolejnego strumienia migracji, jakoś uporania się, prawda, z uchodźcami, no wydaje się niezałatwiona, bo w tym roku, który minął, to tylko z Libii 200 tysięcy osób emigrowało, prawda, do Unii Europejskiej, do różnych krajów wspólnoty europejskiej. I teraz pytanie, no jak rzeczywiście wygląda ta polityka zagraniczna, czy polityka, za którą w jakiś sposób próbuje wziąć odpowiedzialność Komisja Europejska, bo też ona narzuca coraz mocniej się krajom Unii Europejejskiej. No to co się powiedział, to bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy oczywiście wszystkich uczestników. Flota nasza jest bardzo zasana, w której się zgromadziliśmy. No nie mogłem pomieścić wszystkich chętnych. To spotkanie jest radosne i takie bardzo rodzinne. Pozdrawiamy, pamiętając również o modlitwie, pamiętając również w naszej życzliwości, odbywając tak jak tutaj cała archidiecezja skandalowego metropolitę i pozdrawiając oczywiście nowego, a byłego metropolitę, polskiego metropolitę, krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Niech będzie pozwolony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękujący oraz zawsze i potem wszystkie relacje tych państw, spotkań opłatkowych, które mają miejsce w regionalnych tych problemy. A tak naprawdę, w Polsce tak naprawdę, mówiąc już brutalnie, to tego problemu imigracji nie załatwiono. Mówię o tych imigrantach, którzy już są w Europie, bo tego załatwić się nie da. A nie da się, znaczy moje zdanie, się przewidzieć w przyszłości. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Witamy Was, drodzy rodacy na kontynencie amerykańskim, pozdrawiając w imię Jezusa i Maryi. Zapraszamy Was do spotkania w rodzinie Radia Maryja, która spontanicznie rodzi się pośród nas jako odpowiedź wiary i zaangażowania pod wpływem usłyszanego słowa. Przyjmijcie dar Radia Maryja, które dotarło do Waszych domów dzięki zaangażowaniu wielu Polaków. Bądźcie apostołami tego dzieła, współtworząc je przez modlitwę, kontakt telefoniczny i wsparcie duchowe. Borykać te państwa, które na to są najbardziej narażone, no takie jak Włochy, które są tym miejscem, gdzie imigranci w dużych ilościach docierają. Niemcy, gdzie ta ilość imigrantów jest spora, Francja, także Szwecja i tak dalej. No to może też ze względu na poziom gospodarczy. Tam udaje się wielu uchodźców, ale pan powiedział w jednym z wywiadów, że wspólnota staje się coraz bardziej zamknięta, system władzy nieczytelny, a władza arogancka. To też w jakimś odniesieniu do Komisji Europejskiej, która no, narzuca nieraz absurdalne prawa, na przykład te obowiązkowe przyjmowanie uchodźców, chociaż wygląda, że nam się to nie wiem, czy upiekło, czy odsunęło i respektuje się to, co podjął rząd, pani premier Beaty Szydło. No, Komisja Europejska się sroży, wydaje dyrektywy i nakazy, które nie mają żadnego umocowania w ogóle w traktatach, to jest decyzja pozaprawna, grozi. Na razie to są pogróżki gołosłowne, bo nie ma żadnych sankcji, nie ma żadnych instrumentów, żeby na nas to wymusić, choć oczywiście mogą być dalsze przykłady łamania prawa, nie ma żadnych sankcji finansowych za to, no bo nie wiem, dlaczego miałyby być, ale komisja jest problemem, bo komisja, zwłaszcza ta komisja ostatnich lat, komisja prowadzona przez Junckera i Timmermansa, ona jest szczególnie arogancka i szczególnie traktuje bardzo frywolnie, by tak rzec, traktaty. Proszę też zwrócić uwagę, że z punktu widzenia zasad polityki,
politycznych, ustrojowych, które rządzą Europą od wielu dziesięcioleci, gdzie obowiązuje rozdział władz, to Komisja Europejska jest takim ciałem, który te zasady łamie, bo to jest ciało wykonawcze, ale to jest także ciało ustawodawcze, bo oni przecież te dyrektywy wydają, ale także ciało sądownicze, bo ta komisja, prawda, rozstrzyga na przykład, czy w Polsce ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są do przyjęcia, czy nie do przyjęcia. Więc takie nagromadzenie władzy w jednym ręku, jeszcze dodając do tego fakt, że komisji tak naprawdę rozliczyć się nie da. Można rozliczyć partie, które tworzą rząd w krajach narodowych, bo wyborcy obalą w kolejnych wyborach, prawda, tę partię, ten rząd i doprowadzą do zmiany rządu, na jakiś rząd alternatywny. Natomiast komisji wyborca nie ma żadnej sankcji wobec tego. Komisja narzuca jakieś rozwiązanie i później kompletnie za to odpowiedzialności nie ponosi. Także tu coś trzeba zrobić i stąd mówi się o potrzebie zmiany traktatów. Oczywiście to jest bardzo trudne, jest silny opór przeciw temu, bo jakkolwiek mówi się o tym, że prawda, my wszyscy kochamy Unię Europejską, to jednak ci najsilniejsi gracze boją się, że jak się rozpoczną dyskusje na temat zmiany traktatów, no to ten korek, jak zostanie wyciągnięty z butelki, to tam dopiero wtedy się, prawda, wyleją te wszystkie żale, pretensje, resentymenty, zastrzeżenia, więc oni się tego boją jak diabeł święconej wody, no ale z drugiej strony jest presja na to. Może też zagrożenie jakimiś kolejnymi exitami, wyjściami, tak jak to zrobiła Wielka Brytania. I tego się wykluczyć nie da, więc jeśli Unia Europejska, a ci, którzy tą Unią tą rządzą, a na myśli zarówno instytucje europejskie, jak i tych wielkich graczy, którzy mają potężny wpływ, jak właśnie rząd federalny niemiecki, jeżeli oni nie wezmą sobie do serca tego, że jednak no, żeby ta organizacja wielka przetrwała, że coś tu się musi zmienić, no to będziemy mieli dalej to samo i nawet więcej tego samego. Panie profesorze, Komisja Europejska często mówi o tych egoizmach narodowych, a jak to jest z tą podmiotowością polityczną, bo każde państwo ma swój, chciałby być traktowane podmiotowo. Co pan myśli, czy co stanie się, jak będą wyglądały rozmowy, kiedy kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjedzie do Polski, do Warszawy? Zaplanowano spotkanie na 8 lutego, to już w przyszłym tygodniu. No to jakby są tutaj dwa poziomy. No jedno to są kontakty międzyrządowe. Tutaj te kontakty są i jednak nas się traktuje w kontaktach międzyrządowych poważnie. Niemcy nas traktują poważnie, że widzą, że tego rządu się nie da obalić, że to jest rząd stabilny o dużej legitymacji demokratycznej, więc te rozmowy będą bardzo merytoryczne. Natomiast mamy pewien problem z tymi relacjami polsko-niemieckimi, powiedziałbym, takiej natury psychologicznej, to znaczy, że Niemcy jednak swoich mniejszych sąsiadów traktują dość protekcjonalnie. My to zawsze uderza w rozmowach z politykami niemieckimi, że oni są bardzo przyjaźnie do nas nastawieni, życzliwie, ale zawsze nam tłumaczą, co powinniśmy robić, bo to leży w naszym interesie i my tego nie wiemy, i oni nam mówią, co leży w naszym interesie. Więc to jednak powinno się zmienić. No my jak z kimś rozmawiamy, traktujemy podmiotowo, to znaczy my im nie tłumaczymy naszym rozmówcom, co leży w ich interesie, tylko pozwalamy im powiedzieć, jak oni właśnie no Niemcy tutaj no niestety mają poziom taki
takie ograniczone zrozumienie dla podmiotowości krajów słabszych, czyli właśnie tych krajów mniejszych, takich jak Polska. Chociaż no, w przypadku oczywiście Anglii, czy w przypadku Rosji, w przypadku Francji, no to już jednak jest inaczej. Ja jestem jakim umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o te kontakty międzyrządowe, natomiast nie mam tego optymizmu, jeśli chodzi o ewolucję europejskiej, bo tam widać, że ten federalizm jest bardzo mocny i trudny do zwalczenia i stąd się bierze to, co właśnie ojciec wspomniał. Mówi się o tych egoizmach narodowych, mówi się o tych populistach, więc to zawsze się wskazuje tego złego, prawda? Że są tu jacyś wrogowie, jacyś niedobrzy i gdyby nie oni, to ta Unia w ogóle wspaniale by się rozwijała. A tu jednak trzeba też zawsze spojrzeć na siebie krytycznie, czy może gdzieś błąd leży po mojej stronie przywódcy Unii, nie może powiedzieć, że może błąd leży trochę po naszej stronie, to, że doszło do Brexitu, to nie tylko czcili Anglicy, ale może także po stronie Komisji, no. A nie może być tak jak Juncker, prawda, krzyczy głośno, my nie mamy sobie nic do zarzucenia, to wszystko wina jest Anglików, właśnie populistów, Kaczyńskiego, Orbana, Trumpa. Teraz się okazuje, że ten trzeci wątek, który nie był właściwie formalnie, nie stał nie był w porządku, ale tam oczywiście ten wątek Trumpa, tych relacji europejsko-amerykańskich się pojawił, bo te antytrumpowskie sentymenty są bardzo mocne, zwłaszcza wśród przywódców Unii. Tu przed szereg wyszedł oczywiście Donald Tusk, kompletnie niepotrzebnie, który tego Trumpa wymienił jako zagrożenie dla Unii Europejskiej, co nie tylko jest polityczną niezręcznością, ale jest absurdalne, ponieważ problemy w Unii Europejskiej zaczęły się dużo, dużo wcześniej niż kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych, przyjmując o wyborze Donalda i Trumpa. A jeśli chodzi o to, czego się zaczął, czyli Anglia jako pośrednik między Unią a Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście zostało odrzucone, bo to w takiej wersji było takie oficjalne, otwarte, było politycznie nie do przełknięcia wobec tej sytuacji. No jak tu Anglia wychodzi z Unii, to trzeba Anglię, to nie można Anglii obarczać się obowiązkami, które wzmocniłoby jej pozycję w tych rozmowach brexitowych. Natomiast no, tak naprawdę każdy, kto ma choć trochę doświadczenia politycznego, wie, że Anglia taką rolę z pewnością będzie odgrywać, zawsze odgrywała. Zresztą no, tak tradycyjnie bliskie więzi między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią powodowały, że Anglia zawsze była i pozostanie takim właśnie mniej lub bardziej oficjalnym pośrednikiem. I pewnie się Anglia będzie służyła tej roli i pewnie będzie Unia się do Anglii zwracać, choć może nie właśnie tak z tą całą pompą i ceremonią, ale codziennej wyczynie politycznej tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Ryszard Legutko, poseł Parlamentu Europejskiego. Ja wiem, no to przedstawę coś. Pana jest okropnie. Proszę państwa, gościem naszym w audycji Aktualności Dnia jest pani Ernestyna Skurjat-Kozek. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Polskę, Toruń i cały świat. No to te pozdrowienia z tej racji, że połączyłem się z Sydney, z Australią.
Pani Ernestyna jest koordynatorem konkursu o Tadeuszu Kościuszce, w hołdzie Kościuszce, przyjacielowi ludzkości. Ten rok jest o tyle ważny, że to 200 lat od jego śmierci. Dziś też szczególna okazja, bo 4 lutego 1846 roku w Mereczowszczyźnie urodził się Tadeusz Kościuszko. Więc wiem, że dzisiaj taki komunikat też się ukazał i myślę, że to, o czym dziś będziemy też w tym momencie rozmawiali, pomoże w rozpropagowaniu tego właśnie pięknego konkursu. Gdyby Pani o nim powiedziała nam coś więcej, jak to się zrodziło, że właśnie planujemy taki konkurs o Tadeuszu Kościuszce, przyjacielowi ludzkości, do kogo jest dedykowany? Konkurs chodził za mną już od pewnego czasu, ale jest niejako dzieckiem naszych przygotowań, czy produktem ubocznym, naszych przygotowań do obchodów Roku Kościuszki w Australii. Myśmy już od paru lat razem z Kopcją Kościuszki i Polską Fundacją Kościuszkowską i Fundacją Kościuszkowską z Nowego Jorku składali podania do UNESCO o to, aby był łaskaw uznać rok 2017 Rokiem Kościuszki. Po dużych bojach biurokratycznych udało nam się to, także bardzo się cieszymy. Także nasze przygotowania to już gdzieś od roku 2014 trwają. No i się powoli rysowała wizja tych obchodów. A ja jestem od lat kilku czy kilkunastu bardzo za... W ogóle jestem za Czadona Kościuszką, a również tym, co, o czym ludzie mało wiedzą, mianowicie jego muzyką i tym, gdzie ta muzyka jest grana i jak inspirująco na innych wpływa i tak dalej, i tak dalej. Także między innymi chodził mi po głowie konkurs muzyczny. No ale nie może być sam muzyczny, bo trzeba ludziom różnych talentów dać szansę, więc niechaj również i artyści plastycy, prawda, i kompozytorzy, i poeci, i literaci, każdy ma prawo, każdy to znaczy albo uczeń szkoły średniej, albo dorosły, ma szansę wziąć udział w tym konkursie w dowolnie wybranej kategorii, a nawet może w kilku kategoriach wystąpić. W komunikacie prasowym pani napisała, mamy 3 kategorie, muzyczną, graficzną oraz literacką. Tak. Także ja mam nadzieję, że w ten sposób dobudujemy ikonografię kościuszkowską, która owszem jest bogata, ale jest taka dosyć jednostronna, a ja myślę, że może wreszcie uda nam się utrwalić na różnych obrazkach, scenkach rodzajowych, a nawet i komiksach, czy w karykaturkach sympatycznych, uda nam się pokazać Kościuszkę takiego, no bardziej ludzkiego, no właśnie przyjaciela ludzkości, przyjaciela wszystkich ras. Wiadomo, że miał czarnoskórych przyjaciół i adiutantów i że właśnie Jeffersonowi zostawił w swoim testamencie całą swoją amerykańską fortunę na wykupienie czarnych niewolników i danie im wykształcenia po to, żeby no, biednych takich na ulicy nie wypuścić. Oni muszą mieć zawód, prawda, żeby dać sobie radę. Także to Kościuszko był człowiekiem daleko wyprzedzającym swoją epokę. Więc chciałam, żebyśmy utrwalili tego Kościuszkę i w ogrodzie, nad rzeką Hudson, prawda, na West Point, czy pod Fontainebleau, gdzie róże hodował, prawda, czy jak czyste dni w Solurze po korytarzu chodził, żeby zachować jakąś tam sprężystość, a do Solumuru chodził po korytarzu, prawda, bo na zewnątrz chodał. Ja też trafię. Kościuszko załamany, Kościuszko triumfujący, wielki wódz, ale i ogrodnik uprawiający róże. Tak, i lubiący truskawki, które też pewnie hodował w Fontainebleau w Berwil. Także mamy tyle epizodów, tyle... Ja kiedyś rozmawiałam z takim wielkim, moim bardzo kochanym artystą, malarzem polskim, Pawłem Szałkowskim, i żeśmy rozmawiali na temat wielkiej miłości Kościuszki do Ludwiki Sosnowskiej, księżnej opowieści, która przeżyła kuchnię lata i ciągle bardzo, bardzo kochała. I opowiadamy, że poznaliście jako dzieci merytorycznie, tam w ogrodzie hasali powierzchni takim kamieniu słynnym właśnie. I znali się naprawdę od lat. Kiedy Szałkowskiemu opowiadałam, a akurat jechał na urlop, wtedy mówi, wie pani, ja muszę zdobyć tą książkę i sobie to wszystko przeczytać i na urlopie porysować scenki Tadeusza z Ludwiką. Nie wiem, czy to uczynił do tej pory, czy nie, ale w każdym razie to
to pokazuje, jak ludzi jest łatwo zainspirować. Jeżeli rzeczywiście jest łatwo zainspirować, no to róbmy to. Musimy wydobyć moce twórcze z ludzi. Im potrzeba, no po prostu tylko pyk i lecą, tylko hasło jest potrzebne. I takie hasło ja się staram, to znaczy ściągi konkursowe szykuję, znaczy szykuję i będę szykowała jeszcze pewnie przez parę miesięcy. Dodaję je sukcesywnie na naszą stronę internetową. Ładuję tam masę linków po polsku i po angielsku, bo konkurs jest dla cokolwiek woli, po polsku i po angielsku. Więc ładuję tam różne materiały, żeby ludzie nie narzekali, że o, ja tak nie bardzo wiem, co ja umiem, a ludziom się zdaje, że wiedzą, a jak słyszę nawet na antenie radiowej, jak opowiadają, to chory, ale czasami przekręcają fakty. Więc lepiej się obkuć przed wzięciem udziału w konkursie. Mamy na to sporo czasu, bo do 31 lipca. Jednych może zachęci pierwsza nagroda za utwór muzyczny, $3000 australijskich. W sumie mamy ponad $10,000 na nagrody, ale mamy też sporo nagród rzeczowych, obiecanych, a każdy uczestnik, mam nadzieję, chyba że będzie ich 20,000, to nie dam rady. Marzy mi się, żeby każdy uczestnik dostał od nas w prezencie za udział DVD, które będzie taką antologią zbiorczą, będą utwory muzyczne, będą wiersze, będą obrazy pozbierane razem i będziemy to chcieli szkołom, uczniom i uczestnikom konkursu dać i muszę powiedzieć, że na terenie Polski te DVD będą finansowane przez Politechnikę Krakowską imienia Kościuszki, która to Politechnika właśnie rektor napisał wczoraj. Tak, i każdy już raz. Dzisiaj już nie pamiętam, bo mam mętlik w głowie, że finansują 500 sztuk DVD do rozsyłania już pocztą na terenie Polski. Myślę, że takich sponsorów to się dopiero cała sprawa zaczyna. Takich sponsorów będzie na pewno dużo, może różni autorzy mający w dorobku jakieś nowe albumy, książki, może figurki, nie wiem. Cokolwiek ma, a chciałby zaoferować na nagrody, to chętnie to przyjmiemy. Jak powiedziałam, czas mamy do 31 lipca. Potem jurorzy będą mieli ciężką robotę, bo do 3 października będą musieli ocenić. A jury będzie międzynarodowe, jak się będzie między sobą porozumiewało, to my jeszcze nie wiemy, ale no, na szczęście dwa języki wchodzą w grę. A czy już wiemy, kto będzie w tym? Damy sobie radę. Pani Ernestyno, kto będzie w tym jury? No dobra. Jury na czele zgodził się łaskawie być Aleks Starożytki, autor najlepszej na świecie aktualnie książki o Kościuszce, wydanej i po angielsku, i w polskim tłumaczeniu się ukazała jako Kościuszko Książę Chłopów. Więc to jest książka Starożyńskiego absolutnie podstawową lekturą, jakie inne, a więc mówimy o jurorach. Między innymi z Polski mamy, czy ja dobrze pamiętam, dr Krześniak, który jest prezesem Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie i jednocześnie poetą i wydawcą. No w ogóle niesamowitym fanem Kościuszki on jest. Właśnie dzisiaj siedzi w Meredowszczyźnie i tam świętuje. Jeszcze mamy dr Longinę Ordon, która jest autorką, robiła doktorat z Kościuszki. Świeżutko, niedługo się ukaże ta książka pod patronatem marszałka Senatu, który to marszałek Senatu Karczewski jest jednocześnie patronem naszych australijskich obchodów i naszego konkursu. Więc pani Longina jest, oprócz tego, że ma w dorobku tą piękną książkę o Kościuszce, jest również prezeską Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich, czyli noszących imię Kościuszki. Kogo my tam jeszcze mamy? W tej chwili nie pamiętam, ale z Australii mamy znakomitych Polaków. Cezary Skubiszewski, wielki kompozytor muzyki filmowej światowej sławy, kolega nasz z Melbourne. Dwaj malarze polskiego pochodzenia, jeden witrażysta, drugi malarz, również z Melbourne. I chciałabym jeszcze wymienić
z Australii mamy jeszcze znakomitego poetę polsko-ukraińskiego pochodzenia Petera Skrzyneckiego, który się kolegował kiedyś ze świętej pamięci Piotrem Skrzyneckim z piwnicy pod Baranami. A z Ameryki chciałabym wymienić oprócz Storożyńskiego słynną rzeźbiarkę. Tracy Sugg się nazywa. Ona ma w dorobku i pomnik Kościuszki, i popiersia Kościuszki, i między innymi popiersie Kościuszki razem z jego czarnym adiutantem w ogrodzie. Właśnie taka scena jest, wystoją w ogrodzie tym nad rzeką Hudson na West Point. Więc Tracy Sugg jest absolutną fanką Kościuszki. Kiedyś mi pisała, mówi, wiesz co, mówię do mojej córeczki, you've got to marry someone like Kościuszko. Więc córkę namawia, żeby dobrała sobie męża o wartościach i cnotach takich, jakie reprezentował Kościuszko, bo był to niezwykły człowiek, absolutnie. Jak niektórzy powiadają, prawie święty, bo jak opowiadał w Radiu Polskim dr Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości i członek Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, na Białorusi w dawnych czasach, na Białorusi to mają to toasty za Kościuszkę, ale w dawnych czasach portrety Kościuszki w starej Polsce wisiały tuż obok świętych. No bo jak mówię, Kościuszko był też prawie jak święty. Z takimi wartościami jak godność, honor, cierpliwość, skromność nieprawdopodobna. No godność, ta... Miłość do ojczyzny, stanowczość, miłość do bliźniego. Miłość do ojczyzny i w ogóle do bliźniego. Także widzicie państwo, że to był świat nie dorósł do Jezusa, dorósł do Kościuszki, dorósł do wszystkich. Do Jezusa świat nie dorósł. Może być Jezusem wyższych, porozmawiać, prawda, tylko takie fale wspólne, to lula i za Jezuniu, lula i za Jezuniu. A Jezus takie piękne nauki głosił, które w życiu powinny być zastosowane, a które nie są stosowane, Jezusa zabili. Tylko takich przykładowych parę rzeczy państwo byście mieli z Ewangelii. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. No to jeżeli Polska się teraz zbroi, to nawet chcąc się obronić za wszelką cenę Polska, wcale nie naśladuje Jezusa Chrystusa. Także to, co my tu mówimy, że dziad gada z dziadem, gad z gadem, żebrak z żebrakiem. Czyli taka komunikacja jest pomiędzy swoimi, proszę państwa. Komunikacja jest po prostu pomiędzy swoimi. A tak naprawdę nikt Jezusa nie chce znać. Nikt do nauk Jezusa nie ma zamiaru się stosować, bo teraz to jedna to głupio chytra, najmądrzejsza, mądrzejsza od Pana Boga. Mówi się też, że świętsza od Pana Boga, świętsza od papieża. Mówi się tak. Także proszę państwa, wszystko jest, tylko nie ma, nie ma Ewangelii. Ewangelia jest w śmietniku. Nie ma prawdy. Prawda jest w śmietniku. Nie ma nic takiego. Stojąc na sąsiednim szczycie, także Radio Konfita nadaje i proszę być z nami. Strzelecki zdjął czapkę czy kapelusz z głowy, schylił się w stronę Radio tej Konfita, góry, na którą za chwilę się wybrał, i bardzo uroczyście nazwał ją imieniem Kościuszki, imieniem, jak mówi, świętym i drogim dla wszystkich Polaków i wszystkich ludzi miłujących wolność i pokój. No mamy w Australii ludzi miłujących wolność, owszem, ale jakoś nie mamy środków do tego, żeby... Wszyscy są bardzo mądrzy, są bardzo inteligentni. To był geniusz i to był, ale nie mogą zrozumieć tych takich najprostszych nauk Pisma Świętego. Przecież to jest Słowo Boże jako list Boży. Dla ludzi nie stosują narody. I Ewangelia Izajasza mówi, że przeczują miecze. Ja mam pytania jeszcze, bo pani wspomniała o tej stronie internetowej, na której możemy wszystkie informacje odnaleźć, bo to jest ogromnie ważne. Konkurs ogłoszony dzisiaj, 4 lutego, w Dzień Urodzin. To wszystko jest potępione w sztabu, bo tu pani profesor wyniki 3 października podczas uroczystej gali wielka patriotka, a Biblia w śmietniku.
szkół średnich, wiek 12-18, dorosłych. Mamy te trzy kategorie, muzyczną, graficzną i literacką, ale teraz ta strona, na której każdy będzie mógł odnaleźć materiały, informacje, te podpowiedzi pewnego rodzaju, jak pani mówiła, w języku. Regulamin i kartę zgłoszenia. O właśnie. Będzie mógł odnaleźć w języku polskim i angielskim. Adres naszej strony internetowej, ale jest trochę trudny, więc ja mam nadzieję, że ojciec ją raczy zamieścić na stronie internetowej Radia Maryja. Tak, bo pod patronatem Radia Maryja i Telewizji Trwam jest ten konkurs. Mój kochany patron. Tak, tak. Polacy nie są rozgarnięci. Proszę Państwa, tu jest mostek. Z mostku wjeżdża. Są korki. Mostek się zawali. Na mostku cztery czerwone autobusy MZK. Zmieniają 111 kierowcy się wymieniają. To nie mogą na Pętli, na Wrocławiu, tylko tutaj, proszę Państwa, na mostku cztery autobusy stoją, staruszka i to każdy inny nie wie, co z tyłu stoi, bo jak autobus z autobusem, to nie widać numeru. To jest błąd na błędzie, głupota na głupocie, dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku i tego 3 miliony jest, proszę Państwa. To nie jest jakaś Anglo-Ameryka Białystok. Tu nie ma, proszę Państwa, ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, tych ludzi z lepszej półki. Tylko ci, którzy się uczą i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. To też jest Piśmie Święte. Dlaczego się nie czyta? Dlatego, żeby robić swoje. Nawet w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na półpiętrze po lewej jest religioznawstwo. Tony książek, nawet o tym waszym papieżu. Tony książek, nawet o tym waszym papieżu. No to możecie z panią porozmawiać, usłyszeć trochę więcej informacji. Gratulujemy pomysłu. Mam nadzieję, że to wyda dobre owoce. Też patrzę na ten pierwszy komunikat prasowy. To wydarzenie jest pod patronatem również honorowym marszałka senatu pana Stanisława Karczewskiego. Dziady z dziadami gadały. I tak zarozumiałe one były, zarozumiałe, że Jezus Chrystus tu nie chodzi w rachubę, jakby te nauki Jezusa Chrystusa nie wchodzą w rachubę. Kontakt taki mentalny z Jezusem, jak na to Boże Narodzenie, to lulaj za Jezuniu, lulaj za Jezuniu, perełko, perełko, ślicznotki, śliczniutki, lulaj się sama rozpłakała, bo ten kurczaczek pani podała, mój wrócił, ale też musiał tam odpokutować tej matki, te. Ja mówię, te ciotki twoje, kupił ci te telefony, co ty uwielbiasz te telefony, kupił ci te telefony. Podziękować, bo pewnie ktoś pani zbierał. Mąż bardzo nie lubi i tak się mu... Dziękuję, a muszę powiedzieć, że jest moją podporą. Mamy jest taką silną grupę pod jak wyzwaniem. Pije, to potem ziewa. Molski, Urszula Matka Mang, profesor Andrzej Kozek, pijaczką i była, doktor Łukasz Świątek i ja, ta piąta, piątego uwozu. Dajemy sobie radę, ale pracujemy dniami i nocami. 3 miliony. Bardzo dziękuję pani Ernestyno, dziękujemy, gratulujemy pomysłu, mamy nadzieję, że to trafi pod strzechy i do młodzieży, i do dorosłych, że pojawią się prace w tych kategoriach muzycznej, graficznej i literackiej. Dziś ogłoszono konkurs w tym roku 200 lat od śmierci Kościuszki w hodzie, będzie się strasznie dziwił, że ja nie byłam na wernisażu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Bo tam może lampkę wina wypiję, a ja jestem już chora. Dziękuję również Państwu za uwagę. Już 10 minut po 14. Przed nami wiadomości. Przedstawię Justyna Kendra. Nie chce mi się po prostu nic jeść. Nie chce mi się... A wina miałabym wypić, to chyba by umarła. Państwo musi być dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla elit. Pomiędzy ekonomią a porządkiem moralnym musi zachodzić swoista interakcja. W ekonomii na pierwszym miejscu należy zauważyć człowieka, powiedział wiceprezes PZU Andrzej Jaworski. Ekspert bierze udział w konferencji gospodarczej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pod tytułem Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę. Członek zarządu PZU wskazał na kilka mitów powielanych przez neomarksistów i neoliberałów w kwestii ekonomii. Jednym z nich, jak mówił, jest przekonanie, że Kościół i księża nie powinni zabierać głosu w sprawach polityki gospodarczej. To tutaj w Radiu Maryja ojcowie najlepiej wiedzą, ile krytyki, ile różnego rodzaju także jadu jest wylewanych tylko dlatego, że przez ostatnie lata podnoszone były tematy dotyczące życia społecznego, życia gospodarczego, a także tego politycznego, rozumianego jako troska o dobro nas wszystkich. W
Dlaczego tak bardzo Kościół jest też krytykowany, że miesza się w te sprawy? Ano dlatego, że mniej niż inne organizacje społeczne ma możliwość głosić swoją naukę, niekoniecznie korzystając z dotychczasowych środków masowego przekazu. I dzisiaj dopiero widzimy, że udaje się ten monopol przekazu powoli, ale skutecznie rozbijać. W sympozjum biorą udział politycy i przedstawiciele państwowych spółek. Referat wygłosił także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Organizatorem konferencji jest Instytut imienia świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dlatego ponadto medialny patronat nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Do konsultacji społecznych trafiły projekty rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji. Znalazły się w nich ustalenia z rozmów ze związkami. Chodzi o podwyżki wynagrodzeń wynikające z przyjętej w ubiegłym roku ustawy modernizacyjnej. I tak miesięczne uposażenie wszystkich funkcjonariuszy Policji wzrośnie o 218 zł. Policjanci, którzy mają najniższe pobory, otrzymają dodatkowo około 50 zł. Andrzej Szary, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego, przyznaje, że udało się znaleźć rozwiązanie korzystne. Możemy tak powiedzieć, że osiągnęliśmy praktycznie to, cośmy sobie zakładali, to znaczy takie rozwiązanie, które daje najwięcej pieniędzy dla najniżej uposażonych policjantów. Jak widać w tej chwili, uposażenie policjanta jest już niekonkurencyjne, można znacznie więcej zarobić w innym dyskoncie, także myślę, że cały czas będziemy musieli walczyć, aby ten status materialny tych szeregowych policjantów był coraz lepszy. Ale i takie rozwiązanie jest korzystne, tym bardziej, że w 2019 będą kolejne podwyżki. Chcielibyśmy, aby te podwyżki były przesunięte na rok 2018. Uchwalona przez Sejm ustawa ustanawiająca program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 zakłada, że do Biura Ochrony Rządu, Służby Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji trafi ponad 9 miliardów złotych. Program obejmuje nie tylko podwyżki, ale także inwestycje budowlane, zakup samochodów, sprzętu informatycznego i łączności oraz uzbrojenia. Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do 6 lutego tego roku. Na razie dwa państwa Unii są zainteresowane przyjęciem żubrów z Puszczy Białowieskiej. Taką propozycję w październiku ubiegłego roku na Radzie Ministrów Środowiska Unii Europejskiej złożył szef resortu profesor Jan Szyszko. O sprawie informowaliśmy już w grudniu. Celem przekazania zwierząt ma być odtwarzanie siedlisk żubra w Europie. Obecnie na terenie naszego kraju żyje około 1500 sztuk. Przyjęcie 6 żubrów zadeklarowała już Bułgaria. Z kolei Rumunia jest zainteresowana pozyskaniem zwierząt do hodowli zamkniętej. Polska pomoże państwom, które przyjmą żubry, w stworzeniu warunków koniecznych do ich rozwoju. Żubry to ogromne bogactwo naszego państwa, które zachowaliśmy dzięki roztropnej polityce środowiskowej, mówi minister środowiska profesor Jan Szyszko. Mamy osobniki w Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Boreckiej, w Bieszczadach, w Pszczynie. W związku z tym zaproponowałem, że Polska pomoże odtworzyć siedliska charakterystyczne dla niżu Europy Środkowej, podobne do tych, jakie występują w Białowieży, oczywiście w tych modyfikacjach klimatycznych, a jako gatunek testowy, że dobrze jest odtworzone to siedlisko, jest w stanie przyjąć żubra, damy również tego żubra. Ta nasza propozycja spotkała się z dużym uznaniem podczas Rady Ministrów Unii Europejskiej. Minister Jan Szyszko dodaje, że celem inicjatywy jest również pokazanie Polski jako kraju przyjaznego środowisku i dbającego o bioróżnorodność. Ma to być odpowiedź na krytykę, jaka często jest kierowana pod adresem Polski w związku z koniecznymi pracami wycinkowymi na terenie Puszczy Białowieskiej. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. W poniedziałek do szkół po dwutygodniowym wypoczynku wrócą uczniowie z dwóch kolejnych województw, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jeszcze przez tydzień odpoczywać będą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jako ostatni, 11 lutego, ferie rozpoczną uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. A następna przerwa w nauce z okazji świąt wielkanocnych będzie od 13 do 18 kwietnia. W
niemieckim Oberstdorfie odbędą się dziś zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs odbędzie się w zmodernizowanej skoczni. Do rywalizacji przystąpi 30 zawodników. Kwalifikacje do konkursu odbyły się wczoraj. Wygrał je Słoweniec Peter Prewc. Dawid Kubacki zajął 4. miejsce. W konkursie wystąpi 6 Polaków. Kamil Stoch, lider cyklu, a także Maciej Kot i Piotr Żyła byli zwolnieni z udziału w kwalifikacjach. Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, podkreślił, że forma zawodników z dużych skoczni może przenieść się na obiekty mamuci. Polacy będą uznawani za faworytów weekendowych konkursów, dodaje. Loty na mamuci w skoczniach, a ta w Oberstdorfie została przebudowana i zwiększono jej punkt konstrukcyjny. Zawsze u zawodników budzą wiele emocji i zawsze w jakiś sposób powodują dodatkową motywację. Bardzo lubią skoczkowie latać właśnie na takich obiektach. A forma, jeżeli jest dobra na dużych skoczniach, czy na średnich, czy na małych, zawsze pozostaje formą. I tutaj Kamil Stoch i jego koledzy z reprezentacji też będą jednymi z faworytów. W ubiegłotygodniowych zawodach w niemieckim Billingen Kamil Stoch zajął 5. miejsce, Piotr Żyła był 10., a Maciej Kot 13. Dzisiejszy konkurs indywidualny rozpocznie się o godzinie 16. A więcej informacji na www.radiomaryja.pl. W sprawozdaniu dokończonych podejmiemy temat Plan Odpowiedzialnego Rozwoju Nadzieją dla Polski. Naszym gościem będzie profesor Andrzej Kaźmierczak. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast o 21.30 w Radiu Maryja pierwszy sobotni wieczór modlitwy. Kto będzie się z nami modlił? Stanisław Marcin. Witam, panie Feliksie. Cześć Boże. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, posłuchaj ku rozwojowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj świetne nasze umysły, ochalenie, ucieńcze, zapomnienia. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twoją wolą. Pomóż nam Twoje Królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej, Ciebie i światło słoneczne i ciemność nocy, chwala. Amen. Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twoje postanowienia. Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie. Daj mi zrozumienie przez swoje słowo. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, według mnie, według Twojego słowa. Niech moje wargi rozśpiewają hymnem, bo mnie nauczasz Twych ustaw. Niech mój język opiewa Twoje słowo, bo wszystkie te przykazania są sprawiedliwe. Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twe postanowienia. Pragnę Twojej pomocy, Panie, a prawo Twoje jest moją rozkoszą. Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali. Niech mnie wspierają Twoje wyroki. Błądzę jak owca, która zaginęła. Szukaj się usługi, bo nie zapomniałem swoich nakazów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Panie. Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem Twoje postanowienia. Tron Twój Boże. Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich. Dzięki urodzę na Twoich barwach. Niech przed Tobą pomysłowi sobie na wieki. Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu. Chlubę Twoją i ozdobę. Słynną dyskusję prawa,
to obrzeszcze się wszystko, ale zaraz poddaje się ją wypaczający interpretacji. Dwie ostre strzały trafiają w serce wrogów króla. Ludy padają przed tobą. Że prawo to rządzenia dumu, miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, dlatego Bóg twój Bóg namaścił ciebie. Olejkiem radości hojnij niż równych ci losem. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą. Królowa w złocie Sofiry stoi po twojej prawicy. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ujrzałem Jeruzalem nowe, przystrojone jak oblubienica dla swojej. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Na wypowiedź kardynała Karola Wojtyły. On co jest Panem, oddaj mu pokój. Oto córa Tyru zbliża się z darami. Każde dobre dzieło. Możni narodów szukają twych względów. Która królewska wchodzi pełna chwały. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druhny. Wieruje z radością i w uniesieniu. Wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Te wszystkie pokolenia upamiętnią swe imię, dlatego na wieki sławić się będą narody. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Ujrzałem Jezus we mnie, przystrojony jak Bóg dla swojego męża. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli, a Bóg pokoju będzie z wami. W ogólnonarodowym referendum opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że do końca marca tego roku formalnie notyfikuje decyzję o wyjściu z Unii. Jednakże wspomniany Sąd Najwyższy orzekł, że nie może tego uczynić bez zgody parlamentu brytyjskiego. Zawarte odnotowania, sąd będę uznał, cię wielbił, Boże mój, jest opinia parlamentów w Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Módlmy się. Od momentu, kiedy wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie i ze wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Pan. Artykułu 50 traktatu z Lizbony. Artykuł ten dotyczy procedury wyjścia kraju członkowskiego. Z Panem Bogiem, jak tam pierwsza sobota miesiąca? Po ogłoszeniu wyroku prokurator generalny stwierdził, że rząd zastosuje się do orzecznenia sądu, ale rzecznik rządu oświadczył, że decyzja Sądu Najwyższego nie wpłynie na plan. A udaje się Panu też do spowiedzi? Pan praktykuje pierwsze piątki czy pierwsze soboty? Teoretycznie parlament brytyjski mógłby zablokować Brexit, ale nawet zwolennicy pozostania wytrwałości, na przykład wszystkiego dobrego, zapowiadają, że szanują wolę narodu i zagłosują za Brexitem. Premier Theresa May na konferencjach prasowych zaznacza, że negocjacje mogą być trudne i spodziewa się twardego Brexitu. Zapowiada, że jej kraj nie chce dalej. Również Państwu bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za 5 minut spotkania z Opelą. Największy dostęp. Przedstawiła też konkretny 12-punktowy plan wychodzenia z Unii. Zawarte zostały tam główne postulaty zwolenników Brexitu, to znaczy ograniczenie imigracji, odcięcie się od brukselskiej biurokracji, a przede wszystkim zaprzestanie płacenia ogromnej składki członkowskiej. Przed rokiem, według danych Komisji Europejskiej, Wielka Brytania wpłaciła do wspólnego budżetu blisko 21 miliardów euro. Oczywiście ma rabat w wysokości około 6 miliardów euro i inne dochody, ale ta pierwsza suma nadal przemawia do wyobraźni Brytyjczyków. Zwolennicy Brexitu dzielili kwotę tę na miesiące, tygodnie, a nawet dni.
wynika z tego, że dziennie Wielka Brytania wpłaca ponad 56 milionów euro, czyli 240 milionów złotych dziennie. Bez wątpienia na członkostwie w Unii Europejskiej też korzysta, ale od lat pozostaje jednym z największych płatników netto. Obywatele Wielkiej Brytanii uznali jednak, że per saldo członkostwo im się nie opłaca. Z unijnymi wyliczeniami generalnie jest duży kłopot. Na przykład Niemcy oficjalnie są największym płatnikiem netto do Unii Europejskiej, ale najwięcej funduszy z niej pozyskują. Jak powiedział mi jeden z prominentnych europosłów z Europejskiej Partii Ludowej, parę lat temu jego grupa zamówiła ekspertyzę zysków i strat członkostwa Niemiec w Unii Europejskiej, ale z uwzględnieniem korzyści niewymienianych przez Komisję Europejską. Okazało się, że kraj ten realnie za 1 euro wpłacone do budżetu Unii otrzymuje z powrotem niemal tyle samo, a dodatkowo jakie ma wpływy w Europie i możliwość kreowania polityki, nie tylko gospodarczej. Mówiłem już wielokrotnie, że wyjście Wielkiej Brytanii może stanowić dla Unii Europejskiej śmiertelne zagrożenie, to znaczy doprowadzić do jej rozpadu. Premier Theresa May zapowiada, że nie jest to jej celem. Niebezpieczeństwo jednak istnieje, dlatego unijnym przywódcom z politycznego punktu widzenia zależy na swoistym ukaraniu Wielkiej Brytanii i pokazaniu, że opuszczenie wspólnoty się nie opłaca i prowadzi do fatalnych skutków gospodarczych. Jednakże, jeśli efekt będzie odwrotny i Wielka Brytania widocznie na tym zyska, może znaleźć naśladowców. Tak twierdzi m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który nie tylko sekundował Brexitowi, ale spodziewa się, że inne kraje pójdą drogą Wielkiej Brytanii. Najprawdopodobniej Stany Zjednoczone tradycyjnie wzmocnią współpracę z Wielką Brytanią, a na marginesie warto zauważyć, że premier Theresa May jest pierwszym szefem rządu oficjalnie zaproszonym przez Donalda Trumpa. Na razie jednak trzeba poczekać na decyzję brytyjskiego parlamentu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże! Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele Radia Maryja, proszę przyjąć parę informacji dotyczących sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Oczywiście to sanktuarium w dalszym ciągu budujemy. Bardzo interesujące jest to, że już organy, duża część organów jest już w Toruniu. Następne części będą przywiezione. Będziemy budować te organy. Dziękujemy za wspieranie nas ciągle jeszcze cegiełkami, żeby to wszystko szło. To kosztuje wszystko. Nie o wszystkim też mówimy, co robimy. Organy, mamy nadzieję, że po zbudowaniu i zestrojeniu będą gdzieś już czynne w lipcu. 48 głosów plus dzwony. Mam nadzieję, że to będą piękne organy, proszę Państwa. To jest pierwsze, drugie. Budujemy pawilon, w którym pielgrzymi mogą przyjechać, wypić herbatę, kawę, coś lekkiego do zjedzenia, bardzo prostego. Będzie księgarnia, pamiątki też, wszystko razem. Chcemy, żeby to było gotowe do Wielkanocy. Oby nam też te wszystkie urzędy dopuściły tylko do używania. To byłoby już zaraz po Wielkanocy to otwarte. I jeszcze inne ważne sprawy dla ducha, proszę Państwa. Otóż 2 lutego w czwartek święto ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej inaczej. O godzinie 11.30 rozpoczynamy po raz drugi w naszym sanktuarium nowennę do Matki Bożej rozwiązującej węzły, to znaczy sprawy po ludzku bez wyjścia. Nowenna będzie trwać do 10 lutego. Zapraszamy od 2 lutego, od 11.30. Powiedzcie jedni drugim. Pierwsza sobota miesiąca, 4 lutego. O godzinie 11 różaniec przed Najświętszym Sakramentem wynagradzający niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny połączony z medytacją. O godzinie 12 msza święta w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I uwaga,
4 lutego w pierwszą sobotę miesiąca po mszy świętej o godzinie 12 spotkanie formacyjne dla dzieci z podwórkowego kółka różańcowego. Tego samego dnia, uwaga, bractwo świętego Jana Pawła II, a więc pierwszą sobotę, godzina 18, msza święta z udziałem bractwa, a potem spotkanie formacyjne. Więcej informacji o tym bractwie, bardzo nam zależy na nim, proszę Państwa, to będzie wielka sprawa. Zapraszamy Was do tego bractwa świętego Jana Pawła II. Więcej informacji na portalu Radia Maria, zakładka Sanktuarium. 5 lutego, niedziela. Uwaga, zwłaszcza chorzy na raka i ci wszyscy, którzy posługują chorym. Rozpoczynamy nabożeństwo do świętego Jana Neumana, redemptorysty, orędownika cierpiących na choroby nowotworowe. Każdego 5 dnia miesiąca spotykać się będziemy na mszach świętych o godzinie 12 i 18, podczas których będzie możliwość ucałowania relikwii świętego Jana Neumana. Zapraszamy jeszcze raz chorych na choroby nowotworowe, służbę zdrowia i opiekujących się chorymi na wspólną modlitwę. 7 lutego, wtorek. Każdy pierwszy wtorek miesiąca, msza święta za ojczyznę.